Dzień dobry, moi drodzy. Mam dla was tutorial, bo wyszła wersja Blendera 2.91 Alpha. Pojawiło się takie rzeczy tutaj jak szukanie w search bar, ale to nie jest najważniejsze to, o czym chciałbym mówić, ale są zmiany. Musielibyście sprawdzić na stronie Blendera, ale ja wam pokażę, jaka jest najważniejsza zmiana, bo oni tego nie wspomnieli. Pokażę wam level, bo w wersji 2.90.01 publikowałem o tym tutorial, ale to jest trochę... Chodzi o to, że to jest trochę inaczej z tym zrobione. Jest nieco tak jakby bardziej zaktualizowane. Już wam pokażę, tylko ustawię interpolację krzywej. Dodali taką rzecz, która występowała tylko w poligonach. Nie trzeba będzie już krzywej dodawać, już wam to pokażę. Jeszcze tutaj zmniejszyłbym sobie interpolację na 3. Tutaj też może być. I teraz, jak dam extrude i bevel, depth to jest głębokość. O, czekajcie, bo jeszcze muszę skupić. Aha, tak można to zrobić. Super, nie wiedziałem. Jeszcze muszę włączyć. Jak to zaraz wam pokażę, co się tu zmieniło, bo to jest wersja 2.91 Alpha. Nie było tego. Już wam to pokazuję, tylko muszę tą krzywą lekko ustawić. Już mam. Już wam pokażę, co zaimplementowano. Nie było opcji profile. Oni to, moi drodzy, dodali. Tego nie było, moi drodzy. Widzicie? Mam teraz profil. Ja mogę taki profil ustawić, jak widać tu na tym. Bo moi drodzy, przedtem nie było tego. Oni teraz niedawno dodali. Teraz jeszcze sobie przejdę do zakładki krzywej i sprawdzę opcję extrude, wytłaczanie. Bo widzicie? Jakie fajne rzeczy można robić. Nie trzeba dodawać krzywej. A nawet jeśli... Bo można byłoby dodać krzywą. Mam nadzieję, że tego nie usunęli. Coś wam jeszcze chciałem pokazać. Sporo się tu pozmieniało, powiem wam. No nie mogę tej opcji znaleźć. I depth to zlikwidowałem na chwilę, bo sprawdzę, czy nadal ta opcja jest dostępna. Krzywa. Przyciąganie do powierzchni. Align rotation to target. Co jest? A muszę dać punkt vertex center. Jeszcze sobie tak przyciągnę. Ach, kurde. Dlaczego nie da mi tak? Chodzi o to, że chcę, moi drodzy, sprawdzić, czy nie zlikwidowano opcji z tym. Już wam pokażę, o co chodzi, bo w wersji 2.90 publikowałem tutorial na ten temat. Nie chcę się tego kształtu profilowego tak szczegółowo edytować. Mógłbym... No dobra, podzielę tą krzywą. Nie bardzo mi się chciało. Niech już będzie tak. Co jest? Object. Widzicie? Mamy na kilka różnych sposobów. Mamy profil, którego przedtem nie było. To jest dodatkowa opcja, która się pojawiła w wersji 2.91 Alpha. Tego nie było w wersji 2.90. Teraz spróbuję to obrócić. Nie, muszę zaznaczyć ten kształt. Aby to
Jeszcze coś muszę sprawdzić. Bo teraz mam okarę. Także macie teraz dwie opcje przy tworzeniu wytłumaczenia profilowego typu level. Można manualnie to zrobić z dowolnego kształtu i można użyć profilu. Ale tutaj już trzeba byłoby usunąć obiekt. Czy to będzie działało? Aha, nie mogę tak zrobić. To ma odniesienie. To miałoby odniesienie do tego. Wtedy tego nie ma, a możecie użyć profil. Widzicie? Jakie fajne? Nie było tego. Wydaje mi się, że ta opcja, którą oni, moi drodzy, dodali, jest nieco lepsza niż ta poprzednia. Natomiast tu sobie ustawię tą krzywą do tego. To wszystko zależy, jak ustawicie rozdzielczość waszej krzywej. Ale jedna rzecz mnie trochę denerwuje. Nie, jest ok, tylko się zastanawiałam nad czymś. Można byłoby to wykasować. Reset curve, wykasuj krzywą. O, widzicie, co miałem na myśli, to miałem na myśli. Dzięki temu można bardziej precyzyjny kształt uzyskać obiektu typu sweep. Fajne. Aha, jeszcze jest coś takiego jak taper. Zapomniałam omówić. Gdzie to jest? Muszę się zaraz na chwilę położyć, ale póki co. Nie ma tego tu? Szukałem jedną rzecz, ale coś nie mogę. O, jest, mam. Taper object. Dzięki temu można jeszcze to zeskalować. Tylko to chyba w trybie edycji będziecie mogli zobaczyć. Muszę sprawdzić. Okej, dobra. Dzięki temu możecie jeszcze zarąbiste bardziej kształty zrobić. Dobra, mam nadzieję, że ten tutorial wam się podoba. A to czemu jest nieaktywne? O, jest aktywne. O, lampę dzięki temu mogłem zrobić. Ale tylko dlatego, że to używam. Także jest naprawdę spoko. To życzę wam miłego dnia. Polecam gorąco tę wersję. Podejrzewam, że znacznie więcej rzeczy zaimplementują. Dlaczego tak mówię? Już wam pokażę. Jest ku temu dobry powód. Ponieważ Unity przyłączył się do finansowania tego programu i będą ich miesięcznie wspierali kwotą 100 tysięcy euro miesięcznie, tutaj pisze. 20 ludzi będzie nad tym programem pracować. Dlatego wam już o tym powiedziałam, bo będą mieli stały dochód. Stały dochód będą mieli. O! Nawet Microsoft tu się przyłączył, Ubisoft. Także program nie będzie stał w miejscu i będzie coraz lepszy. To życzę wam miłego dnia.